Prawie 22 miliony złotych dofinansowania ze środków rządowych może pozyskać gmina Końskie na remont 8 strategicznych odcinków drogowych. Wojewoda świętokrzyski już zatwierdziła złożone wnioski. Teraz czekają one tylko na podpis premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jeżeli wszystko zakończy się pomyśli włodarzy gminy, będzie to największa drogowa inwestycja w historii naszego regionu. Jesteśmy na liście skierowanej do zatwierdzenia przez pana premiera inwestycji drogowych, które są z jeszcze większym poziomem dofinansowania, bo w tym nowym rozdaniu programu Funduszu Dróg Samorządowych to już nie jest tajemnica. Gmina Końskie złożyła 8 wniosków na drogi o łącznej wartości prawie 28 milionów złotych, a poziom dofinansowania to prawie 22 miliony złotych. Jeżeli to wszystko zostanie zatwierdzone w kancelarii pana premiera, to nasz udział będzie skromny, zaledwie 6-milionowy. Przebudowa 8 strategicznych dla gminy dróg wyniesie według kosztorysów blisko 27,5 miliona złotych. Dofinansowanie do tych projektów to prawie 22 miliony złotych. Wydaje się więc, że gmina skorzysta z naprawdę doskonałej okazji. To, że wnioski o wsparcie finansowe przeszły pierwszą weryfikację i zostały zatwierdzone na szczeblu wojewódzkim, potwierdza wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Cieszę się również, że gmina Końskie dba o rozwój swojej infrastruktury i w kolejnym naborze, kwietniowym naborze, również są wnioski z gminy Końskie, jest ich 8. Oczekują na rozpatrzenia już, na podpis pana premiera. Mam nadzieję, że ten podpis będzie i wszystkie 8 dróg będą mogły znaleźć się również w trakcie realizacji. Wiem, że gmina jest przygotowana, co jest bardzo, bardzo ważne i jeżeli tylko ta decyzja będzie mogła przystąpić do realizacji zadań. A jakie odcinki będą budowane w ramach wspomnianej rekordowej 22-milionowej dotacji? To naprawdę ważne i strategiczne dla gminy drogi. Ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych ma kosztować przebudowa ulic Piłsudskiego i Księdza Granata w Końskich oraz Placu Kościuszki. Niemal 8 milionów złotych to realizacja zupełnie nowej drogi od ulicy Kieleckiej do ulicy Spacerowej. Prawie 1 milion złotych to budowa ulicy Wschodniej w Rogowie. Niemal 2 miliony 800 tysięcy złotych pochłonie budowa ulicy Jarzębinowej w Sielpi wraz z infrastrukturą oraz ścieżki rowerowej od Nowego Dziebałtowa do Sielpi terenami wiejskimi. Prawie 4 miliony i 900 tysięcy złotych kosztować będzie dalsza budowa ulicy Mostowej w Końskich. Tym razem na odcinku od ulicy Zielonej w Mieście do ulicy Odludnej w Rogowie. 1 milion złotych przeznaczony będzie na przebudowę drogi na gruntach wsi Sworzyce i Bedlno. I wreszcie ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych pochłonie budowa 2 nowych dróg gminnych. W Nowym Kazanowie oraz w Nowym Dziebałtowie. Decyzja odnośnie dofinansowań z kancelarii premiera powinna być znana w ciągu miesiąca. Jednocześnie wiemy już, że Urząd Wojewódzki lada dzień uruchomi kolejną transzę dofinansowań. W najbliższych tygodniach jednostki samorządowe ponownie będą mogły zgłaszać wnioski o przyznanie dotacji. Wiadomo już, że gmina Końskie zamierza ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne.